Tok. Ktoś tu zjadł całą paczkę tchawic. A teraz widzi dzieci. Sprawdzę, czy nasze. Ale my aż tyle dzieci nie mamy. Ile tam idzie? Nie nasze? Nie nasze? No tam też ktoś idzie. Jesteśmy w Pruszczu. Także tutaj dużo osób łazi. Tak? To dużo. Weterynarza. Jesteśmy po badaniu krwi. Lux dostał piękny plasterek. Przed każdym zabiegiem warto wykonać badanie krwi. I jesteśmy właśnie po badaniu. Po sprawdzeniu, jak się jego guzak trzyma. I jutro, wielki dzień, będzie operacja. Tak, mieść do uchy. Jeszcze się chwilę przejdziemy, co? I potem wracamy do domu. Tak? Tak? Tak. Czok. Niam, 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 niam. Tu jest zapatrunek. A tu jest pies. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywa. Idziemy na plac. Godzina 16, trening trenerów. Zaraz na tych przęsłach wpadłem na głupi pomysł i będziemy coś montować. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. Tutaj kolejne tabliczki na ogrodzenie. Może ktoś rozpoznaje swoją rasę. Jest wyprzedaż sklepu zoologicznego na placu Jana. O, cukier! Na placu Jana Pawła II. Oni tam zamykają sklep zoologiczny. Sobie wzięliśmy kilka na ogrodzenie. Podrzucę wam zdjęcie, jak wyglądają przednie, ale jak będziecie wjeżdżać to na plac, to będziecie widzieć je wszystkie na ogrodzenie. Myślę, że już wtedy wszyscy będą wiedzieć, że tam biegają psy. Jedziemy na zabieg. Muszę zdjąć mu ten plasterek, ale się tak wkurza, że go nie chcę zdejmować. Kamień na autobus. Oczywiście tryb zdejnika ganiec aktywowany. Jestem małym, biednym pieskiem. Poszła. Tutaj. Bus. Taki duży. Listek. Dwa moje palce. Lub się zasypia. No, łupież mu się po wczorajszej sypnął. No i trochę w liściach się poszedł.
tej łaputki. To jest ten guz do wycięcia. Tutaj jest guz na tym pazlcu. Tu. To całość to jest ta narośl guzowa. O. Tutaj jak bym przyłożyła, to jest, no, od razu widać, że ten pazur tutaj odszedł w ogóle w bok. Zrobił wolne miejsce. Nie jest w stanie się utrzymać, nie może być blisko, normalnie ustawiony. No to jest wielkie. No to malutki śpimy. Tutaj wczoraj, tu widzicie mój cień. Tutaj wczoraj po wizycie u pani doktor siedzieliśmy z Luxem i jedliśmy płuca. Znaczy Lux jadł. No, to wróciłam w to samo miejsce. Lux jest na sali operacyjnej. To było straszne. Zostałam do momentu, aż zasnął, ale ostatni raz usypiałam bez kila. I moja psychika zwariowała. Po prostu zwariowała. Jakby ja wiem, mózg wie, że ja usypiam psa do operacji i zaraz będę go miała z powrotem. Tylko będzie musiał się obudzić. Ale serce przypomniało ostatnią chwilę z Baskilem. I to było tak straszne, że nie da się tego opisać. Masakra. No. Więc... No. Idę na kawę. Chociaż chyba powinnam na Melisę. Ale wiem, że dzisiaj chyba nie pośpię. Więc kawa by jako pierwsza. To było w Luxie. A tu jest Luxik. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn the ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match. Luxik zagrzebał się w swojej klatce i stwierdził, że nigdzie nie wychodzi i idzie odespać wszystko. Sam tutaj w las przywitał się z rodziną i poszedł spać. Dla odmiany Lucak twierdza, że czas na niego. Jesteśmy już w domu. Lux, jak tylko zobaczył, że może być już w domu, to po prostu ruszył do klatki i poszedł spać. Mieliśmy małą przygodę po drodze, ponieważ wyspał się transport, którym mieliśmy wracać do weterynarza, także tutaj wielki plus i łapka w górę dla Moyo Taxi, który kierowca przyjechał do nas w ciągu chwili, pomógł mi się zapakować, bez problemu przewiózł psa po zabiegu do domu, pomógł tutaj nam w przyjechaniu do domu. To było dla mnie bardzo cenne, więc Moyo jeszcze raz dziękuję za tak szybką pomoc. Lux jak tylko już mógł wejść do domu, to po prostu wszedł i jedyne z czego chciał, to położyć się dalej spać w klatce. Klatka to jest dla niego takie miejsce odpoczynku, on ma ciszę, spokój, nie musi się niczym przejmować, żaden pies mu na łeb nie wejdzie, więc tego chciał i tam poszedł. Poszedł prosto do swojego legowiska. Teraz śpi, nie założyliśmy mu jeszcze lampki, bo jeszcze odsypia narkozę, także nie ma sensu go teraz jeszcze tą lampą robić z niego lampkę. Także nie ma sensu go stresować jeszcze teraz lampką, kołnierzem pooperacyjnym. No, przed nami około 2
tygodnie na rekonwalescencję, na to, żeby on... Po 2 tygodniach dopiero zdejmujemy szwy z łapy, więc teraz będzie to problem przez te 2 tygodnie, bo będzie trzeba znaleźć mu zajęcie, takie na rozładowanie, żeby nie był... żeby go nie urazić mu tej łapy w żaden sposób. Guz był spory, naprawdę. To był kawał guza, ale wyskoczył tak ładnie, że udało się bez amputacji palca. Co? Ja teraz zostaję z Luksem i z psami. Asia na 19, na 17 prowadzi zajęcia zamiast mnie na placu. I pewnie jutro wrócę normalnie do swoich działań. Normalnie, nienormalnie i tak dużo krócej i dużo mniej, bo jak wiecie, po pierwsze schodzę z placu na rok, a po drugie no teraz przez te 2 tygodnie jednak będę musiała mniej godzin dziennie brać, żeby z Luksem być tutaj, żeby ktoś cały czas był przy Luksie. Także w tą stronę. Zobaczymy, jak będzie dalej z rehabilitacją łapy, czy będzie potrzebna, czy nie. Jeszcze raz dzięki Anynecie, naszej pani doktor, za pięknie przeprowadzony zabieg, za rewelacyjną opiekę i za SMS-a do mnie, kiedy wreszcie mogłam wrócić do gabinetu, bo chodziłam i robiłam kółka po prostu, ażeby się rozładować. Także dzięki. I teraz trzymajcie kciuki, żeby tylko Luks wyszedł na prostą i żeby to była łagodna zmiana i wycięliśmy i po sprawie, bo chyba bym się zapłakała. Po prostu to już dzisiaj samo to uśpienie go do operacji było dla mnie ciężkie, bo ostatni raz, kiedy podawałam tak naprawdę te same leki, to było wtedy, kiedy baskila usypialiśmy, więc dzisiaj no mocno moje... Mózg wiedział, że to jest tylko operacja, ale serce wiedziało, że już to przeżywało, więc to było straszne. Będzie dobrze. Pacjent cały. Tęczy cały. Nie ma guza, nie ma jajek, bo połączyliśmy z kastracją, ale palec został, więc jestem mega, mega, mega szczęśliwa. Jeszcze raz dzięki szczególnie mojemu weterynarzowi i właśnie mojej atrakcji, który nas podniósł. I z Luksem zobaczycie się po rehabilitacji. Cześć!